Siemanko, z tej strony Lipski, witam Was bardzo serdecznie w serii Świat CSGO. Dziś sobie rozmawiamy na tematy różne. Najczęściej są to informacje, plotki i ciekawostki związane właśnie z naszą ukochaną grą. Poprzedni odcinek to było naprawdę absolutne rozwalanie systemu, absolutny rekord. Dziękuję wielkie, to są statystyki z poprzedniego odcinka z tej serii. Zobaczcie, to było 1000 wyświetleń i ponad 200 łapy w górę w jakąś godzinę, także naprawdę dziękuję. Mam nadzieję, że pod tym filmem będzie równie ciekawie. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz, zrób to tutaj. Zapraszam do oglądania. No i zaczynamy od najnowszych zmian kadrowych. Kyoshima dołącza do FaZe Clanu. Naprawdę utalentowany zawodnik, mam nadzieję, że wspomoże to tej organizacji. Słuchajcie, co ciekawsze, Makelele, to on będzie jednak związany dalej z tą organizacją, z tą drużyną. Zobaczymy w jaki sposób. Na razie to wszystko jest trzymane w tajemnicy. Ja sam jestem osobiście bardzo ciekawy. Tak jak informowałem w ostatnim odcinku, Fnatic musiało na gwałt, naprawdę musiało znaleźć sobie zastępcę Olofmeistera na czas jego rehabilitacji, na czas jego leczenia nadgarstka, także no mam nadzieję, że Plesen, który będzie właśnie tym zawodnikiem, który zastąpi Olofa, będzie po prostu wpasowywał się bardzo dobrze w zespół, no bo tak nie ukrywajmy, top 1 światowy w tym momencie musi mieć również godnego następcę. Myślicie, że przejdziemy już do czegoś innego, a tu kolejna zmiana kadrowa, słuchajcie, mowa tutaj o Bodim, który zastąpi Existensa w G2, także no mam nadzieję, że ten zawodnik wpasuje się w rytmy meczowy tego zespołu, tej formacji. Zobaczymy jak będzie. Ja oczywiście liczę na dobre widowisko, dobrego kantera z jego strony. Guardian niestety nie będzie mógł polecieć na Dreamcacka w Malmo. Wielka szkoda, naprawdę ten zawodnik jest no potężnym skillerem, jeżeli chodzi o awkę. Mam nadzieję, że bardzo szybko dojdzie do siebie i tak jak Olofmeister razem w końcu będą w stanie już grać w swoich zespołach. Inferno Online w Szwecji zorganizował bardzo, bardzo fajny event, bardzo ciekawe wydarzenie, słuchajcie, bowiem tutaj mowa o starych wyjadaczach takich jak Hiton czy Fisker, którzy mogli się zmierzyć właśnie w kanterze Go, także no bardzo fajne wydarzenie, według mnie powinno być takich więcej, ale zobaczymy co przyszłość pokaże. Valve potwierdziło, że kolejnym majorem z pulą miliona dolarów będzie to turniej ESL One w Kolonii, także oczywiście ja liczę na drop i tego Wam życzę, aby szczęście dopisywało podczas tego turnieju. I na koniec Mistrzostwa Świata Botów, dokładnie dwie drużyny, które całkowicie randomowo wybrane, czyli po prostu boty kontra boty zmierzyły się ze sobą. Zobaczcie jedną z szalonych akcji jednego z zawodników Kappa. Nachher müssen die Jungs auch noch zum Pinkeln, wenn sie hinterher zu krasse Leistung gezeigt haben. Also das IBK hat auch dort einen Doping-Test eingeführt. Also da ist man wirklich perfekt aufgestellt. Guckt ihr diese, meine Güte, die haben sich doch einfach nur krank vorbereitet. Jetzt gibt's diesen Jump in der Mitte. Schön, dass 360 in den Spot während der Schön. I to było na tyle, zostawcie łapkę w górę, jeżeli ta seria Wam się podoba, wbijajcie na mój fanpage, link będzie gdzieś na mojej twarzy latał, po prostu Lipski HD na fanpage'u, wpisujecie, klikacie, lajkujecie, macie najnowsze info, co się dzieje u mnie, ale nie tylko, związane właśnie też z sceną CS-a. Także jeżeli ktoś jeszcze nie subskrybuje mojego kanału, zapraszam do zrobienia tego, gdzieś tutaj będzie anotacja. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, miłego popołudnia, miłego wieczoru, miłego poranka, cześć!